plecach. Co? Trzymać cię woli? Chuj. Wody tydzień. Mam to samo, więc dopiero zacznę coś robić, jak będzie 2019 rok, a z wodą wyjdę. No ale ja chcę się wypytać, co to zrobi. Wow, madafaka! Marcin dzisiaj sexy, stylowa. Nie wiem czy widzicie, no czekaj, dupeczka wiadomo, że siedzi. Dzisiaj robimy siady. Patrzcie, paleciok. I dupeczka siedzi ładnie w fuzeklach mocy na razie. Ale zaraz je wymienimy. Ole łyda, ole łyda. I jebana. Tak, dzisiaj siady, a będę testował parę żonowych rzeczy z Power Monstera. Mam takie hip circle, nie wiem jak to się wymawia, więc pokazuję wam jak to wygląda. Wplatasz to sobie na kolana, wtedy wiadomo musisz rozpychać kolana na zewnątrz, a to ci oddziałuje i jest fajna aktywacja pod przysiad, czyli możesz już robić rozrzewkę. A ta rożewka jest dwa razy efektywniejsza. Dzisiaj sobie wejdę w taśmy leciutko, żeby tam wejść pod jakiś większy ciężar, bo dawno nie robiłem siadów ciężkich, a dlatego w taśmy, bo czekam jeszcze na neopreny, które powinny jakoś na dniach teraz być, możliwe, że nawet dzisiaj mają być, to zostaną wysłane. No i czekam na pas, także wtedy już będzie całkiem szło pierdolnąć jakąś szybką siłówkę, a że na razie. O, sutek stanął. Aha, bo siebie zobaczyłem w lustrze, więc to by się zgadzało. Także jedziemy z tematem równo. Jeszcze jedziesz? No ja no. Zawsze. Ja bym przyszedł tu, że jak się okazało z miesiąc, to jak uda na ciągi, to wyciągnę te stado. Ja nie robię. Okej, no ja robił 240 na 5 tamtego dróg. Sumo, no to ja robię wiesz. Ma to jak zrobić przysiad 190 na 5, ale już w taśmach leciutko zapiętych i zapomnieć je nagrać. Czyli Marcin w swoim najlepszym wydaniu.
Także teraz już zrobimy 210, zrobimy i już zapniemy taśmy. Tak, jestem po serii na 230. Dawno takiego ciężaru nie miałem na plecach, w siadach, dlatego teraz jadę, napierdalam. Troszkę mocniej się związałem już. Coś tam poszło nie tak w tym siadzie, mimo że zrobiłem na dwa, ale pierwszy zawsze jest taki pojebany, szczególnie po dłuższej przerwie w taśmach na dużym ciężarze. Jeszcze muszę pamiętać o tych kolanach do przodu i będzie dobrze. No, sam sprzęt Monstera, ubiór, więc plus 10 do siły i plus 20 do wyglądu, nie? Ciasteczko w najlepszej okazałości. Już obok przy tobie. Długa noc. Młodzi i piękni. Ja jestem młody i piękny. W formie disco polo. Zrobiłem przysiady. 250 kg poszło na raz. Zrobiłem to jak cipka. Bardzo długo. Ale było lekko. Dlatego sobie wydłużyłem fazę. Na 3 sekundy w dół. To mi zabroni. Nie, spoko. Zawsze te pierwsze powtórzenie jest takie zjebane. Nie było nikogo na siłowni, żeby mógł tak coś stanąć, może bym na 2-3 to zrobił. Ale starczy, goni mnie czas, więc muszę kończyć ten training. Wy widzicie, jak dużo sprzęt potrafi dać. Przede wszystkim psychicznie, nie? Wiadomo, dany sprzęt też trzeba potrafić wykorzystać, nie? Ja taśmę na szczęście w miarę wykorzystałem. W głowie było... Głowa już troszkę bardziej myśli w treningu, Sebastian. Już nie ma tak, że wyłączam tylko cudowo myśli. I kontrolowałem, żeby te kolana szły do przodu. Zaraz sobie zobaczę, jak to wyszło. Ja zapierniczam do Zabrza, potem do Silesii, potem na Rudę, znowu do Silesii, a potem jeszcze podopieczni na wieczór. Także piona. Zobaczymy, czy coś jeszcze z auta dojebiemy. Das ist mein Maschine. Gotowości. Zobaczymy, co tu dzisiaj wleci ze środka. Cyk. Czy mi coś odwali? A tam też fajna. Das ist Maschine. Ale nie taka mocna jak meine Maschine. Pięta idą, to musi być jakaś kolęda, więc jak jest kolęda, no to sobie zaśpiewamy naszą polską kolędę, a nie na przykład jakąś zagraniczną. Tu zaśpiewajmy z paleciokiem,
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, no Zos połodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. I sobie wyobraźcie, że Marcin tak zapierniczał na kolędach, jak jeszcze był ministrantem, co? Wczepywalibyście do puszeczki, nie? Jak tak by Paleczek zaśpiewał, nie? Tak, na pewno. Bo na dole panują skrajnie trudne i nie dające szans na przeżycie warunki. Przed czeską kopalnią w Karwinie od samego rana jest Marcin Buczek. Marcin, wiadomo, że w tym rejonie wczoraj po południu było ponad 20 górników. Powiedz, co tam robili? Przede wszystkim w tym rejonie prowadzono wydobycie, poza tym były tam również prace w jednym z pobliskich chodników, ale jak mówili mi dzisiaj wychodzący z kopalni górnicy, to właśnie w rejonie, gdzie wydobywano węgiel, mogło najprawdopodobniej dojść do wybuchu. To w ścianie, na górnej wnęce to po prostu cały ten wybuch metanu. To w czasie wydobycia? Tak, dokładnie tak. A skąd tyle metanu? No, to jest kopalnia metanowa, to jest normalne. Po tym, co się stało, dziś w całej kopalni wydobycie jest wstrzymane. Tyle z Czech od Marcina. Pobrali te pakiety, pokupowali gdzieś tam domy, powracali do rodzin, ale pracy nie było, wrócili tutaj i pracowali wszyscy na Czechach. A skąd dokładnie pochodzili górnicy? Wodzisław, Jastrzębie, Rybnik, Katowice, Bytom. Nie jest powiedziane, że na tej zmianie, ale jest wstrzymana akcja ratownicza, bo się zaczęło palić, stawiają tamy, wpuszczają azot, żeby tłumić pożar. Przodowym, ścianowym był Polak. Usłyszał nasz dziennikarz Marek Balewajder od pana Stanisława. Nie można pozwolić ratownikom na zejście na dół, dopóki nie zostanie rozrzedzony tam metan. Im głębiej, tym niebezpieczniej, podkreśla profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Piotr Czaja. Metan jest O, niezła masakra. 12 Polaków w Czechach. Że nieciekawie, no, wybuch metanu. Elo, mordki! Tyle śniegu najebało. Same znajome ryje. KFD. Jak Silesia, to KFD. I co? Sztefanek? Był dzisiaj trening. Dzisiaj rest. Rest dzisiaj? Nie był, chłopie, był jak na wieżach. Ta, chyba w tej, w szatni albo w kibelku, co? Lewą czy prawą? Ci na redukcji to trzeba jeść. Dzisiaj takie rzeczy wlatują z kuchni Paleciuka, wzięte na wynos. Jemy. Niespotykany kolor oczu masz, aż poderwać wzroku już nie mogę. Pochylkowe. Tylko chcę je mieć. I nie mogę cię spić. Bardzo. I nie mogę być. I nie mogę być. Wszystko. I nie mogę dać. I nie mogę dać.